Hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Para Kulinarni. Dawno nas nie było tu wspólnie z przepisem, ostatnio tylko dostawaliśmy jedzenie, ale w związku z tym, że sporo was widziało, jak Marzena robi przepis Dominiki na zupę krem z buraków. Tak, Marzena w ogóle myślała, że my już to dawno nagraliśmy, nie? Bo robiłam już ten krem nie raz. I zapraszała się na ten krem nie raz. A ona już mnie zapraszała nawet na ten krem, także jest tutaj słynny w naszej rodzinie. I jest bardzo dobry właśnie. Ja go jadłam też na detoksie. No. Ponieważ jest na bulionie wegetariańskim. Tak. Jak bulion zrobić, zobaczycie w innych naszych filmach i przejdźmy do składników. Do przygotowania naszego przepisu będziemy potrzebować przede wszystkim bulion warzywny. Przepis na ten bulion podamy wam w opisie na dole filmu. Robiliśmy go już wcześniej, dlatego nie nagrywaliśmy go teraz ponownie. Wzbogaciliśmy go tylko o papryczkę chili suszoną. Taka jedna papryczka na 3 litry wody naprawdę dodaje pikanterii, także nie przesadzajcie z nią. Do tego upiekliśmy również 4 duże buraki. Buraki były pieczone w folii, no długo się piekły, około 2 godziny niestety, ale to akurat nam zajmuje. Możemy je zrobić sobie odpowiednio wcześniej, także samo przygotowanie zupy to będzie szybka akcja. Razem z burakami przez ostatnie 10 minut piekliśmy czosnek, 5 ząbków. Do bulionu dodamy także sok z połowy pomarańczy. A całość wzbogacimy o pestki słonecznika, szczypiorek oraz ser kozi. To jest taki nasz fajny ekstra dodatek do tej zupy. No i oczywiście zupa musi być pierna. No i o mały włos byśmy zapomnieli, o cebuli. Dwie małe czerwone sztuki. Zaczynamy od pokrojenia cebuli w kostkę. Cebulę musimy sobie zeszklić na nieduże ilości oleju. Upieczone buraki obieramy ze skóry i kroimy na kostkę. Nie wiemy, dlaczego cebulę smażyliśmy na patelni zamiast od razu w garnku, bo i tak musimy ją przełożyć i dodajemy czosnek, który się tak fajnie łatwo obiera z łupinek. Czosnek oczywiście pieczony. Następnie dodajemy pokrojonego w kostkę buraka. Wszystko razem mieszamy. Dodajemy sok z pomarańczy. I dodajemy bulion, tak żeby zakrył nam całkowicie buraki. W drugim garnku mamy podgrzany gorący bulion, więc jak go zblendujemy, to zobaczymy dopiero, czy konsystencja już jest wystarczająca, czy trzeba jeszcze ją rozrzedzić. Całość zagotowujemy. Kiedy całość nam się zagotowała, przelewamy ją do kielicha blendera. I całość blendujemy. No i tak jak myślałam, nasza zupa jest za gęsta, więc dodajemy jeszcze szklankę bulionu. Łącznie wyszło nam litr bulionu na te 4 buraki. Zupę przelewamy do miseczki. Wkładamy do niej, jeszcze póki jest gorąca, kawałek koziego sera, on się nam fajnie rozpuści. Posypujemy uprażonymi pestkami słonecznika oraz szczypiorkiem. I tak prezentuje się gotowa zupa, krem z buraka, z nutką chili, ze szczypiorkiem, z kozim serem i z pestkami uprażonymi słonecznika. Próbujemy razem z serkiem. O, się tak nam fajnie tutaj rozpłynął. Aż się ciągnie, Boże. Patrzcie, jak się ciągnie. No bo to jest obwódka. A, bo to jest ten, w roladzie akurat kozi ser. no i próbujemy. Jakie słodziutki. Wyjątkowo słodkie buraki kwadują. Ostatnio robiłam ten krem z tych buraków podłużnych. I praktycznie wyszedł bez smaku, także buraki się trafiły fatalne tamte. Te są bardzo dobre, słodkie. Na pewno też... na pewno też co? Delikatny taki, delikatna jest ostrość, nie? Delikatna ostrość. Fajnie jest szczypiorek, który gdzieś tam chrupnie ci też. Tak samo jak pestki słonecznika. Zresztą pestki słonecznika do każdej zupy krem pasują moim zdaniem. O i ten kozi ser w ogóle też. Kozi ser i burak, w ogóle sery. Kwiśniowy i burak to jest mega pyszne połączenie. Zdrowa zupka, bo buraki bardzo zdrowe. Fajnie ją jest tak zblendować na maksa, tak. Bo ma super gładką konsystencję wtedy, nic nie zostaje w ustach i jest pyszna, naprawdę. Pycha. No. Dobra, my najlepsza się w ogóle jaka nam wyszła, nie? Tak? No. Możliwe. Także gorąco zachęcamy zrobić sobie taką zupkę w domu. Jeżeli zrobicie ją, podzielcie się z nami, pamiętajcie hashtag Para Kulinarni, albo znaczcie nas na Instagramie, albo wyślijcie nam prywatną wiadomość, też się wtedy bardzo cieszymy. A co ty myślisz o tym, żeby podać ją na przykład na święta? Zamiast klasycznego barszczu? Myślę, że też super opcja. Coś ciekawszego, coś nowszego, oryginalnego.
No może super. Buraki na zakwasie, wiadomo, no to już jest top of the top, jeśli chodzi o zdrowie, ale taka zupa na szybko. Alternatywna wersja. Alternatywna wersja, znaczy, no. Szybka to nie jest, bo te buraki się pieką, chyba że na przykład robicie mięso na święta, wrzućcie tak. sobie na dół buraki i się upieką wam jedno przy drugim. Dokładnie. I co? No. Także do zobaczenia chyba w kolejnym odcinku, nie? No. Trzymajcie się, pa. Może być tak same twarze, nie? Dobrze. Ja taka mała się zrobiłam. Wzbogaciliśmy. No. Wzbogaciliśmy go tylko. A ja nie będę tego pokazywała, bo się poparzę. Blendujemy. Power może. Start.